ma na celu to, żeby po prostu za pomocą dzieci, poprzez dzieci dotrzeć do właścicieli psów, aby w taki może troszeczkę śmieszny sposób, gdzie dzieci będą dawały pieski, prosiło o to, żeby po nich sprzątać, żeby po prostu zobaczyli, że tak samo jak dzieci mogą wykonać torebki papierowe, tak samo starsza osoba może wykonać torebkę papierową i po prostu sprzątać po tych psach. Chodzi głównie o to, tak jak cały program przewiduje, aby nasze trawniki były czyste. Największy problem, nie ukrywam, jest na osiedlach, tutaj gdzie są największe skupiska ludzi, czyli te wszystkie blokowiska, gdzie jest faktycznie mało tych trawników, jest dużo zakazów też przez spółdzielnie postawionych, gdzie nie można wyprowadzać psów. A to dlaczego? Dlatego, żeby po prostu ograniczyć te kupy po prostu pod balkonami. No i tutaj właśnie jest największy problem. Teraz już nie tak jak na początku 2008 roku, gdzie była to typowa akcja edukacyjna, gdzie pouczaliśmy osoby. Teraz coraz więcej osób jest właśnie karanych właśnie dlatego, żeby dotarło do świadomości, że jest to przede wszystkim obowiązek tych właścicieli psów, a nie jest naszym celem, żeby tutaj jak najwięcej mandatów nałożyć, tylko żeby ta akcja odniosła skutek. Uważa pan, że dzisiejsza akcja odniesie pożądany skutek? Uważam, że odniesie, wierzę w ludzi. Uważam, że jeśli pokażemy ludziom, jak robić szybciutko woreczek, torebkę na kupę, to będzie łatwiej jakby zebrać tę kupę potem i wyrzucić. Także bardzo w to wierzę, że to przyniesie skutek i jakby nie to, że wierzę w tą całą akcję naszą, to w ogóle bym się za to nie brał. Wierzę w gorzowian, wierzę w mądrość ludzi, także będzie dobrze. Dzieci uczestniczące w dzisiejszych zajęciach też się czegoś nauczą? Tak, nauczą się przede wszystkim, że jest taki problem jak posprzątanie kupy po swoim psie. Nauczą się, jak robić woreczek, być może pokażą to rodzicom, rodzeństwu. Także myślimy, że młode pokolenie to jest to, od czego powinniśmy zacząć. Psa można nauczyć wszystkiego. Psy robią to, co się im opłaca, natomiast nie robią tego, czego im się nie opłaca. Więc jeżeli pies załatwi się w jakimś miejscu, wystarczy go tylko nagrodzić. Za każdym razem, kiedy podejdziemy w to miejsce i pies się tam zacznie załatwiać, to mówimy dobry pies, załatw, dobre załatw, dobre siku, czy obojętnie jakie inne słowo, które pies skojarzy ze smakołykiem. I wtedy pies będzie wiedział, że jeżeli pójdzie w to miejsce i się załatwi, to czeka go nagroda. To jest kwestia tygodnia czasu. Na początku smaczek, dlatego że jedzenie jest największym motywatorem dla naszych psów. Tak? W dalszej kolejności zamiast smaczka możemy sobie wybrać rzut piłeczką. Czyli pies się załatwia, mówimy dobre załatw i rzucamy w nagrodę piłeczkę po to, żeby pies mógł sobie pobiegać jako w nagrodę. Możemy dotykać psa, możemy go głaskać. To każdy pies jest indywidualny, każda rasa ma inne predyspozycje, w związku z tym trzeba dobrać też nagrody pod kątem tego, co pies lubi najbardziej. Jeżeli jest łasuch, to smaczek. Jeżeli woli biegać za piłką, tak jak owczarek na przykład niemiecki, no to rzucić mu patyka jakiegoś albo piłka i będzie zadowolony. Jak pan uważa, dlaczego ludzie nie sprzątają po swoich psach? Tak jak mówiłem też wcześniej, to jest związane ze wstydem, bo każdy wstydzi się schylić i podnieść kupę swojego psa. Jest to też związane z brakiem odpowiedzialności, jest to też związane z tym, że ktoś nie wie, że trzeba posprzątać. No, ta nasza akcja Posprzątaj po swoim psie ma za zadanie uświadomić, że jest to obowiązek. I teraz ludzie powinni to już wiedzieć. Myślę, że tutaj potrzebna jest edukacja i to taka już przedszkolna i szkolna. Od tego trzeba zacząć. Jesteśmy w ogóle narodem leniwym, nie chce się nam sprzątać po psach, nie ma takiego obowiązku. Po prostu nie jest to w naszym zwyczaju. Dopóki te następne pokolenia nie będą miały takiego zwyczaju, to będzie ciężko. Zostaje nam tylko albo promowanie takich akcji, ewentualnie jakieś tam kary, ale kary to rzadko kiedy działają pozytywnie na ludzi. Lepiej jest promować, pokazywać, rozdawać woreczki czy torebki do sprzątania, zachęcać, robić jakieś pikniki z tym związane. To myślę, że to bardziej trafi i trzeba uderzyć do młodzieży, przede wszystkim do młodzieży.
Będziemy zwracać się do spółdzielni mieszkaniowych za pomocą tutaj naszych partnerów ze Straży Miejskiej. Będą tworzone toalety, będą to miejsca ogrodzone, gdzie psy mogą załatwiać swoje potrzeby, pod warunkiem też, że będziemy to sprzątać. Same toalety to jedna rzecz, a druga rzecz to miejsca, gdzie można wrzucać psie odchody, czyli śmietniki dla psów, które są specjalnie oznakowane. Do tego jakieś torebki, które są w podajnikach z takimi koszami. I wtedy już człowiek, który widzi taki śmietnik i możliwość posprzątania po swoim psie, nie ma innego wytłumaczenia, że nie miał, tak? Wtedy musi posprzątać. Łatwiej takich ludzi wtedy dyscyplinować. No ale to mówię, to już jest najpierw edukacja, a dopiero później gdzieś tam jakieś egzekwowanie tego.